Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj Skellige. Dawno korsarzami nie grałem i korsarzy nawet dość sporo czasu nie widziałem. Na samym początku sezonu mówiłem, gdy nagrałem Dar Natury. W moim Darze Natury pamiętacie, że grałem Ragnarok. W każdym razie powiedziałem tam, że Ragnarok najbardziej mi pasuje do Skellige właśnie, więc bardzo chciałbym jakąś talię ze Skellige zrobić. No i tak dosyć sporo myślałem. Myślałem nad na przykład taką wariacją, jak na przykład, gdzie ta karta jest, zadyszkę. Chodzi mi oczywiście o Dagura. A nie wiem, gdzie jest Dagur. Dagur za 4. Nie wiem, Dagur zniknął. W każdym razie chodzi o Dagura. Myślałem, żeby coś zrobić z Dagurem. Potem jednak porzuciłem ten pomysł, bo wszystko grać wokół jednej karty to też nie jest jakoś za dobrze, nie? Tutaj jednak gramy tymi korsarzami. Każdy korsarz jest mocny. Oczywiście z krachem ci korsarze są no nie do pokonania, ale bez kracha różnie to może być. W każdym razie mimo wszystko zawsze coś będą robili. A z tym Dagurem, no to mi nie za bardzo to pasuje. W każdym razie właśnie jest to talia pod naszych korsarzy. Z Ragnarokiem. No i prezentuje się w ten sposób. Link do talii znajduje się w opisie. Pobierajcie, bawcie się. No a teraz przejdźmy już sobie do pierwszej gry. Naszym pierwszym rywalem będą Królestwa Północy, Natchniony Zapał. Rozpoczynamy my. Ciekawe, co tutaj będzie grał. Muzykanci z Blaviken. Chyba wiadomo, że to będzie mutagenerator i tak dalej. Także musimy wygrać tą pierwszą rundę. Musimy. Jest Holger, jest Krach. Drakary, które sobie zagramy. Kryjówki i Drakara sobie oszczędźmy. Można by było tak to zostawić, choć przemytnika jeszcze może być. No dobrze, w takim razie, no rozpocznijmy sobie od Kracha. Dajmy sobie na drakary bojowe oraz na... Myślę, że na jeźdźce. No tego wzmacniać nie będziemy, raczej powinno to przeżyć, no chyba, że blokadę dostanę, no to... Wtedy będzie źle. No. Albo Sirocco, no to będzie w ogóle fatalnie, nie? Złoty Necker. Do 9 kart, do 9 werbunku rywal w takim razie gra. No, powiem wam, że blisko było. Blisko było. No, na szczęście, no, przeżyjemy to bez problemu. Dobrze, pozbądźmy się może najpierw tego Wiedźmina. Mocnijmy sobie i zagrajmy statek. Tyk. No i zbugowała się oczywiście ta karta. One się bugują w tym sezonie strasznie. Liryjski kusznik? O nie, nie, nie. Tak to nie będzie. Tak to nie będzie. Jest karobalista. Teraz pytanie, co tutaj zbijemy? Zaraz się okaże. No i elegancko w sumie. Elegancko. Strażniczka, no mamy tą rundę pod kontrolą, bardzo, nie? Także nie musimy się o to już przejmować. Raczej... Oj!
to teraz się troszeczkę zmieniło. W takim razie. No, 11 do 13. Czyżbym musiał Holgera zagrać? No, zróbmy tak po prostu. Siedem do 19. Dwa punkty mamy jakby coś, jak rywal rzuci jednostkę. Cały lider już u rywala poszedł. Kurde, no to teraz ja nie wiem, co robić w takim razie. Bo złoty Necker już został zagrany. Cały lider zużyty. Wiecie, tak to ja się obawiałem, że tutaj muta generator będzie, Airland będzie. No a teraz wszystko się zmieniło praktycznie. Rywal musi 7 punktów zrobić, choć... Przepraszam, 9. Tutaj jeszcze jeden punkt, także no. Dobra. Wydaje mi się, że sobie to spasujemy. Też ci najeźdźcy, no fajnie dużo pancerza mają. Nie chciałbym ich teraz rzucać tak bez sensu. Wolę ich sobie zostawić jak kracha w skrzesze poprzez fokusję. Okej, jest Ciri. Dobra. W porządku, w porządku. Sobie zostawimy. No właśnie, jeszcze ten terror cały czas. Terroru jeszcze nie dobrałem w ogóle. A drakar łupieżców nic nie robi. Mamy terror, dobra. Zagrany na tył. Elegancko. Elegancko. No, jest pas u rywala w takim razie. No, skoro jest pas, no to wydaje mi się, że no zagramy jednak tego jednego najeźdźcę. Zagramy w takim razie. No, niech będzie. Dobra. Będzie przynajmniej, jeśli trafię drakar łupieżców, to żeby mieć coś fajnego do wskrzeszenia. Bo tak to ja nie miałem w ogóle żadnego łupieżcy, nie? Jednak tamte to ma rozkaz, przynajmniej dwa punkty uderzę, a taki obłąkany no nie ma nic. Zostawimy sobie. No i nawet spoko, może być. Może być ta ręka. To teraz tak, od czego rozpoczniemy? No oczywiście rozpoczniemy sobie od zagrania Fukushi. Krahan Crate. No i elegancko. I teraz tak. O, myślę, że zrobimy to w ten sposób. Cyk, cyk i... Cyk. No to niezbyt dobrze. W takim razie mamy pancerz. Czy ja w ogóle jestem w stanie to rozwalić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No sześć punktów idealnie. Idealnie. Chociaż tyle, nie? Raz matka rodziła, raz się zdycha! Hmm.
Nie ma lepszego obucha niż twarda czaszka. No zróbmy to tak na razie. Vernon Roche! Co tu Vernon Roche robi? Norożec i zwiadowca. Kurde. No to tutaj punkty zrobił. Punkty ładne. Dzięki. Dzięki, dzięki stary. Nie musiałeś. To nie, to co? To zbijamy w takim razie zwiadowcę. Cyk. Możemy zagrać korsarza. O, zagrajmy sobie go. Bogowie nam dzisiaj sprzyjają. To jest kolejny silnik po prostu. Sposób. Kontrujemy go po prostu, nie? Aj, tutaj ostrze teraz zagrane. Ale w sumie za 3 punkty, także chociaż tyle. No, teraz tak. Rzućmy na jeźdźce. Za chwilę obłąkanego rzucimy na jedną z tych kart raczej. Nic nie mamy. Jak to nie zbije, to padnę, nie? Dobra. Jest. Jest elegancko. Trzymamy go w ryzach. Sabrina! Może tak. Tyk. No i terror zagrajmy. -4 jest. Okej. No i powinno to raczej wystarczyć. 6-31, zobaczmy. Wystarczyło, także wygrywamy pierwszą grę i przejdźmy teraz do gry numer 2. Naszym następnym rywalem będzie Nilfgaard Zniewolenie. Rozpoczyna nasz rywal. Fajnie, fajnie. Na pewno nie potrzebuję łupieżców Drakaru. Kryłka poławiaczy jest spoko. Bimuna też bym mógł zostawić w sumie. Dobra, jest i tak czy siak Demon, także no. My sobie co, Drakara zaczniemy. Drakaru. Ej, Holgera bym se zagrał. Tej pierwszej, skoro nie gram Kracha, to chociaż Holgera. Zawsze jakiś w miarę spoko silnik, nie? To się przyda. Chodź! Chodź tutaj, no!
Mógłbym za te 11 punktów teraz uderzyć, nie? Teoretycznie. Z Morkwarga. Mógłbym. No może zostawmy tego Morkwarga. Może ten Morkwarg się przyda na później. Na razie zróbmy tak, jak wcześniej mówiłem. Czyli po prostu zagrajmy Holgera. Taki silnik na początek. Holger też spoko punkty zrobi. Zagramy sobie Drakar, następnie kryjówkę poławiaczy. No a później już będziemy z korsarzami lecieć. Turniej rycerski. A, okej. W ten sposób. No dobra. Za ile ja się wzmocnię? Raz, dwa, trzy, cztery. Za 10 punktów ten, ta kryjówka wleci. Spoko. Jan Kalwejt. Nie powtórzę błędów Emhyra. No, nie przebijam go. Żeby mi teraz nie spasował, kurczę. Mówisz, Buchurt. Okej. No a Drakar spoko. Na jeźdźce to wiadomo, zbijemy mu za chwilę. A. Chyba, że tak. Nawet nie wiem, czy w sumie mu tego Drakara nie zbijać. Bijemy mu to. Stoisz przed cesarzową Nilfgaardu. Spoko. No i tutaj chyba już pas, co? Tego już raczej nie mam szans zrobić, także no pasujemy, no nic tutaj nie wymyślę. Szkoda, kurde, szkoda. Szkoda, szkoda. No, wymieńmy kryjówkę, Drakar zostawmy i... Wymieńmy to. Okej. Tak se to wygląda w sumie. Ile Kolger ma? Za 8 jest, To jeszcze deszcz nawet stworzę, jeśli bym fokusję zagrał. Jest Brates. Słuchajcie, no on teraz będzie grał najmocniejsze, nie? Karty. Więc... Kurde, za ile on przyjmuje? Za 6. Na spokojnie. Na spokojnie.
Jak tutaj zobaczę jednostkę, to rzucamy w takim razie Ragnarok. Bo muszę tą jednostkę zobaczyć. No i jej nie zobaczę niestety. No. Dobra. No myślę, że teraz Drakkar i Dimun wleci. O, z tym coup de grâce trzeba uważać. Skellen zagrany już? O! Ej, to mi się to podoba bardzo. Bo to w takim razie oznacza, że... Choć kurde, tego scenariusza się nawet tak za bardzo nie opłaca teraz, nie? Skoro już ma dwa kataklizmy. Czy to się opłaca? Tak średnio. Średnio. Może po prostu po Holgera pójdę? Twoje potomki nieukochane będą mnie na ofiarami. Mhm. Stary. To za błahe zada. Nie sieję. Ale teraz siądzie terror, nie? To jest hit. Artorius Vigo. Czymże jest prawda, jeśli nie... Agentkę księżnej. No to nie jest jakieś... Giga zagranie, ale to w takim razie... Dawaj ten Ragnarok. Dawaj go, kurde. Okej. Okay. No... Ja to robię bez problemu. Terror sobie tylko zagram i już mamy to. Ile? 13 punktów. No. Dobra. Plus jeszcze za 5 punktów uderzamy. Prawie o tym zapomniałem. W każdym razie... W takim razie udało nam się ogarnąć tą pierwszą... Znaczy tą drugą rundę. Nic nie straciliśmy. Mamy przymierze stali. No jeśli dobiorę kracha, no to jesteśmy w stanie nadal to ładnie ugrać. Rywal stracił już zniewolenie. No Drakkar łupieżców 2 to jest o wiele za dużo. Ja pierdziele, jakie to jest ręka. Jest! Jest, król! On przeżyje czy nie przeżyje? Kurde, powinien. Powinien przeżyć. Obłąkany korsarz, spoko.
powinno mi wystarczyć. Teranowa. Mocne, mocne. O, ten Vilgefortz, kurde. Bolesny, trzeba przyznać, bardzo. Bardzo bolesny, dobra. W takim razie robimy sobie tak. Robimy sobie... Zagramy sobie to, damy na fokusję i od razu będziemy mieli odpalone... kataklizm odpalony. No i zostaje nam ostatnia karta. Czy to mi wystarczy? No nie wiem, nie wiem. No chyba nie. Chyba nie wystarczy jednak. Kurde. Dobra, fajna giereczka była. Ja wam dziękuję za oglądanie, widzowie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce z następnym odcinkiem. Trzymajcie się.